cała ta przestrzeń pracuje na to, żeby tych kilka elementów poddać jakiejś takiej, można powiedzieć, trochę sakralizacji. Właśnie zastanówcie się przez chwilę, jak się czujecie wtedy, kiedy na przykład idziecie właśnie do jakiejś galerii sztuki. Jak widzicie taką sytuację, w której ktoś pokazuje wam jakiegoś artystę czy jakieś pracę i mówi, że to jest coś wielkiego, to jest jakieś dzieło, jakiegoś geniuszu, że to wszystko jest po to, żeby pokazać jakiś mały kwadracik, mały kawałek, czarny kwadrat na białym tle na przykład, nie? Ta propaganda po prostu idzie w kierunku takim, żeby nam pokazać, że to jest wartość, stworzyć wartość, tak? To jest troszeczkę tak, mamy jakieś bitcoiny, czy ETF-y, czy inne po prostu właśnie rzeczy i ktoś na przykład stwarza tą wartość za pomocą swojej narracji, opowiadając po prostu o tym, ale to nie ma wartości jakby samo w sobie, tylko wartością to jest cała ta po prostu plejada słów, osób, które się na ten temat wypowiadają, które wskazują na dany obraz. Sienioznośne. No dobrze, to dzisiaj zrobimy sobie taką małą eskapadę łódzką. W ogóle dzisiaj spotkamy się też z Olą. Działamy trochę w tandemie, zobaczymy, co nam się uda fajnego po prostu nakręcić. Jakieś tajskie klimaty się tu otworzyły. Miejsce na kawę. Kawa będzie pita. Łódź poza tym, że ma świetne parki, ma rewelacyjny ogród botaniczny. I jeżeli chodzi o samą przestrzeń, którą po prostu zajmuje, i jeżeli chodzi o rośliny, jest naprawdę rewelacyjny. Co też polecam. Dzisiaj będę chciał z wami zabawić się w taką małą grę, w taką grę w pokazywanie. Będziemy pokazywać zwykłe rzeczy, normalne rzeczy. Wszystko to, do czego jesteście przyzwyczajeni. I jednocześnie postaramy się w tym wszystkim znaleźć jakąś niepowtarzalną, ciekawą wartość. Brzozy, te słowiańskie dusze. Sławione i uwielbiane. Więc jakby ktoś myślał, że ta łódź taka nudna i nie ma tu bananowców, to nic bardziej mylnego. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Prawie Madera, co? Są bananowce. W sumie cały bananowiec, to wszystko, co tu właśnie wyrasta, taka roślina, powiedzmy, jednosezonowa trochę, którą się hoduje po prostu z nasionka, jakim jest banan. I ogólnie rzecz biorąc, w jakichś takich plantacjach to zazwyczaj nie ma większego znaczenia. A tutaj, proszę bardzo, mamy bananowiec, który rośnie niczym sekwoja. Zacznijmy może od takiej tezy, że wartość zazwyczaj pojawia się wtedy, kiedy mamy do czynienia z czymś rzadkim, z czymś, co nie jest powszechne. Super. I tu mamy grzybowe bukety. Się zbiera właśnie woda i oni właśnie, ludzie piją tą wodę, jak z tego kielicha. Tutaj podobno są w ogóle też dziki. No dziki są w ogrodzie tu botanicznym w ogóle. Dziki? Nawet są pułapki na dziki tu porobione. A tutaj są dzikie róże. No widzisz, to jest róża nie dzika, tylko to jest róża miękka. No. Róża piękna. Tak, pozdrawiamy ciocię róże. O tak, bardzo. Ta profetyczna taka zabawa Ani, jak stanęła właśnie na takim kopcu. Powiedziała, że coś czuje, że to jest jedyna kreta, na którą polecimy. Tak, to tak się stało, bo właśnie później zaraz pandemia przyszła.
No dobrze, ale to, że coś jest rzadkie, rzadko spotykane, to nie jest wszystko. Hej Ewo, spójrz na jabłka albo gruszki, a w każdym razie są... Najczęściej jednak musi stać za tym jakiś walor. No właśnie o to chodzi, Ewo. Nie rusz, nie rusz. Ciocię Ewę pozdrawiamy. Może to być coś nieznanego, ale może to być równie dobrze coś po prostu pięknego. A, ty robisz taki gest, że niby sięgasz... Że niby bym chciała. A tak... Momenty bez sensu. Momenty bez celu. Momenty, które nic nie sprawią, nic nie dadzą, nie dadzą się sprzedać. A tak zimują tulipany. Nie sprzedadzą was. To mają być takie chwile. Człowiek to jest taka jedna z niewielu istot na Ziemi, która jest w stanie na przykład wkładać ogromny wysiłek w to, żeby było ładnie. No więc to trochę tak, jakbyśmy byli na tropie naszej pierwszej wartości. Tak, żeby było ładnie. Kultura to znaczy, że ma być ładnie. To jest nawet definicja kultury, bym powiedział. Na przykład, żeby ładnie znaleźć, to Ola na przykład leży na ziemi w tej chwili. Proszę bardzo. Czołga się przy wodzie. To wszystko, co jest tak naprawdę bezsensowne, zaczyna stawać się z czasem sensem samym w sobie. Staje się jakąś wartością. Obserwujemy jakieś rzeczy, które przeminą, przemijalne są, które są tutaj i teraz, na bardzo krótką chwilę. No i to powoduje, że chcemy je zatrzymać. Zatrzymujemy tą chwilę. Zatrzymujemy, ale nie da się jej zatrzymać. Dlatego staje się to wartością. A, mówisz o poczęciu. Tak. Jesiennym. Może tak być. Wiesz, no są ludzie jeszcze, których można byłoby o to dopytać. Może nawet oglądają nas teraz. Pozdrawiamy. Bardzo was, drodzy ludzie, którym zawdzięczam swoje powstanie, kocham. To ty wybrałaś sama łono, w które chcesz wejść, myślę. Twoja świadomość wisiała i była po prostu nieszczęśliwa, że nie może doświadczać tego wszystkiego, czego doświadcza. I tak po prostu skorzystałaś z okazji. Może tak właśnie było. Nie wiem, czy pamiętacie taką myśl o tym, że w sumie źródłem cierpienia w naszym życiu są dwa żywioły. Jest awersja i lgnięcie. Oczywiście można je postrzegać jako motor postępu, ale czy postęp nie jest czasem takim gonieniem króliczka? Albo bieganiem w takim kołowrotku jak dla chomików. To jest cała masa, cały płot jest w takich graffiti, o. Tak. Właśnie się wyraziłam, bo rana to taka wielka. Nie chodzi o takie graffiti, tak jak na przykład tutaj jest cały płot. Pamiętasz, kiedyś było coś takiego w parku 3 maja chyba? Tak. Oni zrobili? Tak, tak, tak. I możemy tam nawet zawinąć. To chyba Baden-Powella bardziej. Tak? To jest park. Tak. No i tam jest taki jakby w środku fajny, żabeczka, taki amfiteatr taki. A, to jest żabeczka twoja. Proszę bardzo. Oli żabka. Większą wartość nadajemy tym rzeczom, do których dążymy, a nie tym, które mamy. Tak, ja też się chyba czepiam trochę tych terenów. Myśmy tu mieszkali niedaleko i teraz odwiedzam je z takim właśnie wielkim sentymentem. Cóż to za ruiny tutaj? Oj kochany, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? No dobrze, czas byłby, żeby coś zjeść. Jedzenie zawsze jest związane z jakimiś takimi wrażeniami estetycznymi. Postanowiliśmy tutaj uskutecznić taki mały powrót do bardzo prostej estetyki.
Kocham prawdziwe, proste, autentyczne miejsca. A tutaj zobacz, jest... Co, w ogóle zobacz, jaki fajny ogródek sobie ludzie zrobili, nie? Po prostu to jest wszystko takie zrobione tutaj przez lokalsów. O, i tu jest koń Bałutek, dokładnie. To jest znany koń, już teraz go coraz więcej ludzi kojarzy. No, o, 4 lata miał ostatnio, widzisz. Ja go jeszcze kojarzę, jak tu mieszkaliśmy właśnie. Lokalsi tutaj sobie takiego Bałutka dla uczczenia codzienności. Tak, on jest bardzo fajny. To jest jeden z najbardziej pozytywnych rzeczy tutaj. No ale ogólnie Bałuty, jak mówiliśmy, serce Łodzi. Autentyczność to jest właśnie dla nas chyba często ważniejsza nawet wartość. Właśnie łódzkie getto. I zobaczymy teraz trochę takiej historii właśnie. Znośnie ma stawać się zawsze takim programem delikatnym, znośnym i spokojnym. Oczywiście nasza rzeczywistość tak jest skonstruowana, że co i rusz wkłada nas w sytuacje, w których jesteśmy konfrontowani z różnymi trudnymi rzeczami. Niemniej bardzo ważne jest to, żebyśmy mieli tą świadomość, ale jednocześnie chciałbym cały czas spokojnie przekierowywać nasze myśli na zdecydowanie jakieś przyjemniejsze tory. W ogóle jak widziałem pierwszych jeszcze lata temu przyprowadzających się takich Ukraińców do Polski, do Łodzi, no miałem wrażenie, że wreszcie normalni ludzie się tu przyprowadzają. Do tego, że to byli ludzie, którzy nie traktowali parku jak miejsce dla żula, tylko traktowali park jak po prostu cudowne miejsce spotkań, gdzie można sobie na trawce posiedzieć i tak dalej. Ci wszyscy studenci na przykład, którzy tu przyjeżdżali, no to było naprawdę super. A taki, wiesz, taki klimat menelskiej Łodzi, to tak naprawdę to, wiesz, to ten Linda, to on to tylko wyraził, co myślą i czują sami mieszkańcy tak naprawdę. To nie należy się obrażać za to. Po prostu, bo chodzi o to, że mieszkańcy sami mają takie nastawienie do tego, że wiesz, że oni tak to traktują, że to jest takie menelskie, a to nie jest menelskie. Idź do Wrocławia i po prostu przejdźcie przez park, zobacz jak tam gdzieś po prostu, wiesz, wygląda, jak ludzie się jakby zachowują i tak dalej. Tutaj park to co najwyżej może być po prostu miejsce dla, nie wiem, emerytów i ludzi z dziećmi, nie? A nie ma takiego, powiedziałbym, jakiegoś normalnego życia w przestrzeni miejskiej. Ta przestrzeń to musi być po prostu, wiesz, ogródek, gdzie płacisz i to wszystko jest takie, wiesz, pod kątem knajp, miejsc, gdzie płacisz, nie, za to. A ty masz to wszystko za darmo i z tego nie korzystasz po prostu. I to jest taka głupota po prostu też, bo nie wiem, no to zresztą w Polsce w ogóle długo się walczyło z takimi, wiesz, ludźmi, którzy w przestrzeni miejskiej chcieli po prostu żyć i mieć ją dla siebie. Oni tak jakby siłą, wiesz, że jak już chcesz się napić piwa, to musisz iść do miejsca, które jest tylko przeznaczone, nie? Łódź jest takim miastem, które stopniowo odzyskuje jakąś swoją tożsamość. Ono było zawsze dziwne. Zawsze było jakąś taką kreacją, która nie do końca potrafiła wyzwolić się z jakichś takich, można powiedzieć, norm społeczeństwa. Miało straszne ambicje. Ludzie, można powiedzieć, tak strasznie chcieli się dorobić czegoś i jednocześnie ta rzeczywistość była taka bardzo brutalna. W tym wszystkim był taki rys właśnie, można powiedzieć, amerykański. To są takie Stany Zjednoczone w Polsce. Wróćmy na chwilę mniej więcej do XIX wieku i spójrzmy, kim był Lothermensch. Ludzie, którzy po prostu mieli ten taki bardzo radykalnie uproszczony habitus społeczny,
oni zaczynali tworzyć jakąś kulturę, ale oni się strasznie snobowali, tak? Oni chcieli być po prostu tacy najbardziej. Oni grali jakąś inteligencję, jakąś szlachtę, odtwarzali jakieś takie po prostu sposoby wywyższenia się jakby ponad innych i pokazania po prostu tego, że są po prostu lepsi. Ale z drugiej strony Łódź zawsze miała tą taką klasę robotniczą, czyli tych ludzi, którzy można byłoby określić właśnie jako tych takich meneli, jako tych, którzy musieli radzić sobie w życiu, tych, którzy mieli bardzo ciężko, nie mieli żadnych perspektyw, nikt nimi nie chciał się zająć, nikt nie chciał dać im jakiejś specjalnej szansy. Oni byli tymi od tych najprostszych robót, od tych najprostszych rzeczy. No i chyba te dwie rzeczy właśnie sprawiły, że ten taki noworyż właśnie łódzki nie mógł iść po prostu do parku, poczuć się dobrze, wyluzować się. On musiał na każdym kroku podkreślać to, że on jest tą nową szlachtą. To on musiał mieć te miejsca swoje. To on musiał być tym lepszym. Zupełnie normalną rzeczą jest to, że nie musisz być menelem, żeby iść po prostu położyć się gdzieś w parku na przykład. Tutaj to tak nie wypada, nie? Przecież to nie jesteśmy chłopami, którzy gdzieś na polach leżą. Damy radę. Dziewczyna z Ukrainy, po takich tych, słuchaj. Więc tak kończąc ten temat związany właśnie z wartościami, chciałem tak na chwileczkę jeszcze zwrócić uwagę, czy jakoś tak z wami się zastanowić nad tym, że są takie mechanizmy, które są związane z czymś po prostu bardzo szlachetnym. Z tym, że wartości, jako na przykład nie wartość cierpienie, wartość jako postawa człowieka wobec cierpienia, wartość jako coś, co daje jakiś szlachetny wymiar, prawda? Jakieś większe zrozumienie, coś, co po prostu sprawia, że jesteśmy lepszymi ludźmi, że stajemy się bardziej wartościowi właśnie dla otoczenia, dla innych. Z drugiej strony jest coś takiego jak wartość, która jest, można powiedzieć, egoistyczna. Taka wartość, która wynika z przyjemności doświadczania, z tego, że lgniemy do czegoś, co ma dla nas właśnie jakąś wartość, w sensie przyjemności. No i w końcu wartość jako coś, co jest związane raczej z pamięcią, raczej z tym, co można powiedzieć, nie jest dążeniem, ale jest pamięcią.